Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji pana posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego, pełniącego funkcję komisarza do spraw budżetu i programowania finansowego w latach 2010-2014, osoby doskonale zorientowanej w pracach budżetowych Komisji Europejskiej. A tematem dzisiejszej konferencji będzie obecna sytuacja i konsekwencje sporu polskiego rządu z Komisją Europejską i braku działań dotyczących przywrócenia praworządności w Polsce wnioskowanych przez Komisję Europejską. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście najwyższa pora, by wskazywać coraz większe koszty, straty awanturniczej, nieprzewidywalnej polityki PiS na arenie międzynarodowej. Ponieważ te konfliktowanie nas z demokratycznym światem nie idzie na konto osobiste Jarosława Kaczyńskiego. Jego obsesje są prywatne, ale koszty są rzeczywiście narodowe. O ile wewnątrz kierunek jazdy jest dosyć jasny, znaczy stopniowe zawłaszczanie sfery publicznej, kolonizowanie obszaru gospodarczego i niszczenie instytucji demokratycznego państwa prawa, to dla naszych partnerów, ale dla partnerów, od których zależy nasze bezpieczeństwo i szanse rozwojowe naszej gospodarki, dla tych partnerów jesteśmy coraz mniej przewidywalni i wiarygodni. Oni nie wiedzą, czy prawdziwa jest Polska uśmiechu, gotowa przywrócić flagę Unii Europejskiej okazjonalnie na dzień wizyty komisarza Timmermansa, czy prawdziwa jest Polska z tego seansu nienawiści wobec instytucji Unii Europejskiej, jaki miał miejsce tutaj właśnie w Sejmie. Ale przede wszystkim przestają się Polską przejmować. To znaczy świat demokratyczny ma swoje problemy. Polska PiS-u została skreślona, już została skreślona, mam jasność co do tego. Polska PiS-u została skreślona z grona partnerów, z którymi rozmawia się o przyszłości Europy. Straty są wielorakie, może najmniej istotne są wizerunkowe, chociaż przykre dla mojego pokolenia, czyli pokolenia, które mi się wydaje przynajmniej budowało polską markę. Kraj wzorzec dla innych, w tej chwili ośla ławka w Unii Europejskiej, to jest przykre, ale chyba najmniej istotne. Najistotniejsze są namacalne straty gospodarcze, które wynikają z osłabienia polskiego głosu i wiarygodności, a ten agenda problemów, jakie rozgrywamy, jest bardzo szeroka. Zbliża się rewizja budżetu, jest gotowość dobrania się do polskiej koperty narodowej, przynajmniej jeśli chodzi o wewnętrzne uregulowania, jak te pieniądze wydawać. Jest reforma europejskiego systemu handlu emisją CO2. Pracownicy delegowani, a my jesteśmy potęgą w delegowaniu w różne części Europy pracowników, rozmawia się o jakiejś obowiązującej płacy minimalnej. Ta agenda wymaga zdolności i siły głosu i zdolności budowania sojuszy. Tylko na koniec chciałbym zwrócić uwagę na zagrożenie, które jest długofalowe, a wynika z tego typu polityki międzynarodowej. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. I tu nie przesadzam. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wraz ze swoim rządem jest ochotnikiem na wojnie hybrydowej. Ta wojna hybrydowa ma inne oblicze w Donbasie, inne na Krymie. A w Unii Europejskiej wojna hybrydowa polega na wzmacnianiu wszystkiego, co osłabia wspólnotę europejską w tych bardzo niespokojnych czasach. Czyli wzmacnianie tendencji odśrodkowych, potęgowanie egoizmu. I Polska jest na froncie tej wojny hybrydowej. Ona jest beznakładowa w naszym przypadku, chociaż są tacy przyjaciele Putina, którzy są po prostu przez niego opłacani. I to jest długofalowo chyba najgroźniejsze dla przyszłości i bezpieczeństwa naszego kraju, który uwolnił się od tego przekleństwa geopolityki. Jestem przekonany, że państwo PiS, które nie odnajduje się w demokracji zachodniej, nie miałoby szans na przyjęcie do Unii Europejskiej. Państwo PiS nie miałoby szans na przyjęcie do Unii Europejskiej. Ale na szczęście tam jesteśmy i deklaruję w imieniu delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, że będziemy głosem milionów ludzi, którzy wiedzą, jaką wartością również dla bezpieczeństwa Polski jest nasza obecność w tych strukturach unijnych, jak istotne jest, abyśmy je budowali, a nie niszczyli, izolując się, a leżąc ciągle tam, gdzie zawsze leżeliśmy, czyli między Rosją i Niemcami. To jest moim zdaniem najistotniejsza
konsekwencja nieobliczalnej, niewiarygodnej dla naszych partnerów polityki międzynarodowej.